Pragnę wręcz... Klamka zapadła. Nowym rzecznikiem praw obywatelskich został doktor prawa Adam Bodnar, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Za głosowało 41 senatorów, przeciw głosowało 39 senatorów. O włos! Kandydaturze Adama Bodnara sprzeciwiali się nie tylko senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Część Platformy Obywatelskiej zaczęła się zastanawiać, czy mimo takich deklaracji... że moją rolą będzie służenie wszystkim obywatelom. Bodnar faktycznie będzie rzecznikiem wszystkich Polaków. Do tej pory chętnie współpracował z Robertem Biedroniem, Wandą Nowicką, pomagał w sądzie Alicji Tysiąc. Nowy rzecznik praw obywatelskich wspiera ruch LGBT, homolobby i gender. Ideologię, której większość Polaków nie akceptuje. Możemy się w Polsce cieszyć, że jeszcze nie ma tych wszystkich rozwiązań, które w innych krajach zostały już przyjęte. Czyli na przykład adopcję dzieci przez pary homoseksualne. To dlatego marszałek Senatu Bogdan Borusewicz jeszcze przed głosowaniem nie był pewny wyniku. Trudno mi odpowiedzieć, jak to głosowanie się zakończy. A niektórzy politycy Platformy wprost mówili, że poglądy mają inne od Adama Bodnara. Jestem przeciwnikiem zarówno małżeństw homoseksualnych, jak i adopcji dzieci przez nich. Po tego rodzaju wypowiedziach wydawało się, że Bodnar naprawdę może nie uzyskać większości. Tym bardziej, że nie było dyscypliny partyjnej, a głosowanie było tajne. Proszę teraz senatorów, sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart. Adam Bodnar, przepytywany przez senatorów dwa dni temu, stwierdził, że nie jest przeciwny tak zwanym małżeństwom homoseksualnym, a adopcję uważa za możliwą wtedy, gdy naturalnym rodzicem dziecka jest jeden z homoseksualistów. Senat wyraził zgodę na powołanie pana Adama Bodnara na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Senatorowie PO uznali, że nawet jeśli nowy rzecznik praw obywatelskich ma liberalne czy lewackie poglądy, to wierzą w jego zapewnienia o bezstronności. Chciałbym szczególnie podziękować organizacjom pozarządowym, które mnie wsparły. To było łącznie 66 organizacji. Różnych organizacji, a wśród nich te najbardziej radykalnie propagujące gender i LGBT, jak Stowarzyszenie Lambda. To pańskie stwierdzenie na skróty, że on popiera homolobby, jest oczywistym nadużyciem, dlatego że to jest bardzo poważny człowiek, który poważnie traktuje kwestie praw i wolności. Mamy już przykład pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, która uczestniczy w imprezach określonych ideologicznie. Jako profesorka, jako kobieta. Małgorzata Fuszara jest na większości homoparad. Mam nadzieję, że on nie będzie chodził, ponieważ nie uważam, żeby homoparady były czymś godnym promowania. Parlamentarzyści PO lubią się pokazywać w otoczeniu biskupów, lubią podkreślać swoje przywiązanie do tradycji narodowej, do wartości chrześcijańskich, do fundamentów naszej cywilizacji. A z drugiej strony popierają rozwiązania, które absolutnie są sprzeczne z naszą tradycją cywilizacyjną. Dlaczego Adam Bodnar miałby przestać wspierać homolobby czy gender? Teraz do promowania LGBT ma dodatkowe narzędzia. Gdy Lech Kaczyński nie zgodził się na zorganizowanie tzw. Parady Równości w 2005 roku w Warszawie, to Adam Bodnar prowadził sprawę przeciwko Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Jan Korab, Telewizja Republika.